Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku. Pożegnaliśmy pochmurne i deszczowe Kaszuby i jesteśmy w Kołobrzegu. Nie pada, nawet niebieski widać. Kawałek słońca, idziemy się meldować. Tym razem Camping Baltic, 4 gwiazdki. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Nad Bałtykiem, dzień pierwszy. Kołobrzeg. Kamperek został na kempingu, a my wieczorny spacer, trochę promenady, trochę plażą. No ogarniemy się tutaj, co tutaj ciekawego można zobaczyć. Najważniejsze, że jest ciepło, nie pada, świeci słońce. Znaczy z tym ciepło to ja bym nie przesadzał. No jest ciepło, no jest 16 stopni, nie przesadzaj. Na czynnik chłodnia wiatrem i wodą morską, na pewno jest, obniża temperaturę. Ale goście będzie kąpał, zobacz. Goście będzie kąpał. Dobra, idziemy na spacer. Po deszczowych Kaszubach miła odmiana. W Kołobrzegu wygląda to lepiej, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak długo ta pogoda się utrzyma w ogóle. Bo może przyjdzie następny front niżowy z zachodu i znowu zacznie lać. Idziemy wzdłuż morza? Nie bardzo. Wiesz co, chyba nie, w tych butach to nie będzie wygodnie. Idziemy na górę. Będziemy schodzić na zejścia takie betonowe, utwardzone. Wracamy na promenadę. No i doszliśmy. Idziemy usiąść na molo. I to jest zwieńczenie dzisiejszego wieczoru? Czy nas jeszcze czeka jakaś niespodzianka? Musimy jeszcze dojść do latarni morskiej. Drugie tyle. Drugie tyle? Znaczy ja bym dał radę, ale pomału. Pomału. Ale chcemy? Nie wiem, zobaczmy. Na razie idziemy na koniec molo. No i mamy molo. Trzeba kupić bilety. Teraz się dowiemy, ile kosztują. Magda idzie kupić. Do 21:00 płatne. No to jeszcze. Musimy kupić niestety. Normalny bilet 7 zł. Dziękuję bardzo. Poproszę. Proszę. Bo to trzeba zeskanować, tak? Tak. To gdzie jest? Tam daleko, tam jak ten taki dźwig stoi za lasem, tak mniej więcej tam jest. Żeśmy kawałek przeszli, ile no, tutaj 4 jest? Km od kempingu. Zrodziłaś już? Nie, bo na ścianek wchodziliśmy na promenadę. Aha, 4, no 4 km w jedną stronę. Idziemy jeszcze trochę odpocząć i do latarni morskiej. Tak, tak zrobimy. Wygląda na to, że czeka nas kolejny malowniczy zachód słońca dzisiaj. Byle po tym zachodzie słońca nie nastąpiła zmiana pogody i oberwanie chmury kolejne. Niby już wszyscy po wakacjach, a okazuje się, że w Kołobrzegu można powiedzieć prawie, że tłumy. Wieczorny spacer. Jakieś knajpki, jakieś sklepiki, bary, pizzerie, to wszystko tutaj żyje, działa. My co, chyba dzisiaj, na dzisiaj kończymy pierwszy dzień w Kołobrzegu. Grzecznie się pożegnamy, wrócimy do kamperka, idziemy spać, bo trochę żeśmy się dzisiaj nałazili. A jutro od rana spacerujemy, odpoczywamy, działamy w Kołobrzegu, tak? Koniecznie, będziemy chodzić nad brzegiem morza i wdychać jod. Jutro się będziemy jodować. Dobranoc. Pa. Dzień dobry. Kołobrzeg, dzień drugi. Pospaliśmy. Do śniadania siadamy koło 10:00. Także uczciwie wyspani przynajmniej. Przespani. Nie to pogoda. No bo tutaj praktycznie w każdym vlogu opowiadamy o pogodzie, bo to nas tutaj bez trochę zmian. Bez nie zmian. Pada, znaczy nie pada. Jeszcze nie wieje. Ale miało zacząć wiać, co miało rozgonić chmury ostatecznie. Natomiast okazało się, że wianie się nie zaczęło. Czekamy na wiatr, co rozgoni.
Jemy śniadanie. No i zostajemy chyba w Kołobrzegu po porannej naradzie. Przynajmniej na jeden dzień jeszcze. Zobaczymy na jak długo. Magda sobie chce posiedzieć tutaj i coś porobić. A ja na recepcji zobaczyłem, że są do wynajęcia rowery elektryczne. Wczoraj jak poszliśmy na spacer, to wyglądało, że jest fajna ścieżka tutaj po tej promenadzie, że sobie można pojeździć. Zachęcony przez Mikołaja, którego pozdrawiamy, poznanego na Kaszubach. Przejechałem się chwilę po kempingu jego rowerem. No i tutaj też są elektryki. Wczoraj sprawdzaliśmy 25 zł za godzinę? Magda? Tak, 25. Zobaczymy, sobie pójdziesz pojeździć, ja sobie trochę może sobie pójdę, może sobie pójdę przejeść. Trochę posprzątać, trzeba tak ogólnie się ogarnąć. A po tym jak wrócisz, pewnie pójdziemy na jakiś lunch. Mamy polecajki. Mamy od naszego kolegi polecajkę na smażalnię. Na smażalnię i na, i uwaga, na kawiarnię z widokiem. Żeby chmury oglądać. No dobra, żeby przewiało te chmury. Siadamy do śniadania. Byle nie lało. Byle nie lało. Krzysztof przymierza się do roweru. Nie myślcie sobie, że będzie dzielnie pedałował. Rower jest elektryczny. Już nie będzie. Rower jest elektryczny, wynajęty na kempingu. 25 zł za godzinę. Wczoraj poszliśmy sobie na spacer po tej promenadzie i tam bardzo fajne tereny są, żeby pojeździć na rowerze. To tak jak Magda powiedziała. Elektryk, także będzie łatwo. Już próbowałem tutaj po kempingu jeździć. Bardzo fajnie się jeździ. A tak naprawdę zainspirował mnie Mikołaj, który dał nam spróbować na poprzednim kempingu pojeździć tym rowerkiem, takim elektrycznym. No dobra, to śmigaj. Uwaga, zbliża się lider dzisiejszego dnia. To prawda, bez żółtej koszulki, ale jedzie dalej. Patrz przed ciebie, bo teraz w jakiegoś kampera wjedziesz. I pojechał. Super, mam godzinę dla siebie. Pojeździłem elektrykiem, w sensie rowerem elektrycznym. Zabawa fajna na pierwszy raz. Jeździłem ponad półtorej godziny. Pan mnie bardzo delikatnie podliczył. Zapłaciłem 30 zł za wynajem roweru. W ogóle nie jestem zmęczony. Po półtorej godziny, gdybym jeździł tym tempem na zwykłym rowerze, to właśnie Magda by dzwoniła po pogotowie, stan przedzawałowy. Powiem tak, średnio tak 20-22 na godzinę. Całą okolicę tutaj zjeździłem. Idziemy teraz na spacer. Jak widzicie, Magda już nie zgubię. Wyjęła swój sztormiak. Boję się tylko, czy jacyś rybacy jej na kuter nie zabiorą do pomocy. Ja się nie dam. Na kuter się nie dam. Nic pływającego się nie dam. Wygląda jak osoba, która uciekła z połowów, z łowiska. Idziemy na rybę. Coś trzeba zjeść, pora obiadowa, jest godzina 14 dochodzi. I zobaczcie, to samo co wczoraj. Zobaczcie, jak wygląda kurort po sezonie. Gdzie wzrok sięgnie, tam ludzie. Naprawdę tłumy, mimo że jest już wrzesień, czyli teoretycznie wakacje się skończyły. No i pogoda jest taka sobie. Ale mimo tego ludzi nie brakuje. Dochodzimy chyba na miejsce do smażalni ryb, którą polecił nam nasz kolega. To gdzieś tutaj powinno być. Miejsce nazywa się Pirania. Właśnie znaleźliśmy. No idziemy zobaczyć jak z miejscami. Nawet chyba jest stolik. No i atakujemy. Wjechały rybki. Magda smażonego halibuta. Godnie. A u mnie będzie pieczony dorsz. Cały czas próbuję udawać, że jestem na diecie, dlatego nie smażony, tylko pieczony. Jak halibut? Daję radę? Dobra, jak Magdzie smakuje, to ja odkładam kamerę i teraz spróbuję dorsza. Testowanie dorsza, czas start. Jesteśmy tak głodni, bo czekaliśmy troszeczkę, ale mam wrażenie, że było warto. Bardzo dobry. Paweł, dzięki za polecajkę. Tu się nałożę, zobacz,
Zjemy i idziemy pochodzić. Pewnie do portu się przejdziemy, zobaczymy, co tam ciekawego jest. Tak zrobimy. Na razie zaczynamy jeść, bo nam stygnie. Okazuje się, że w Kołobrzegu nie jest łatwo z breloczkami. Takimi lokalnymi. Są jakieś takie ogórne ten, ale z miejscowe Magda znalazła. Ości z dorsza, tak? Ale chyba zdecydowanie ciekawsza jest... Latarnia lepsza. Latarnia lepsza. To co, ci latarnia do kompletu? Tak, bierzemy latarnię do kompletu. Ościu, jeszcze masz takie duże ości. Nie, latarnia jest ok. Bierzemy latarnię? Tak, bierzemy latarnię. Ona się miała poprawić podobno, a jak widać, nie bardzo się poprawiła. Miało wiać, nie padać, zaczęło padać, no i niestety. Jutro chyba zabijamy się z Kołobrzegu, jedziemy dalej, ciągle na zachód, szukając lepszej pogody. Pani Skutra, jak połów? Dobrze. Był turbocik, dorsz i kawałek chleba. Wracamy chyba na kemping, co? Chyba tak, nas wywieje tutaj równo. Będzie drzemka, może wieczorem przestanie padać. Byle nie padało, bo wiatr sobie może. Wiatr sobie wieje, tylko byle nie padało, zaczęło padać. Takie rozbryzgi są o molo. Idziemy na molo jeszcze zobaczyć? Fale zaczynają się robić fajne. Idziemy wejść na molo. Może z molo wyjdą fajne zdjęcia. Samo molo, wczoraj i dzisiaj inna sytuacja. Wczoraj przynajmniej nie padało. Nawet była okazja na zachód słońca niezły. Ale nie było fal. A nie było fal. A dzisiaj idziemy oglądać fale. Po brzegu o zachodzie słońca wypływa z portu statek wycieczkowy. Nie wiem, czy go widać, ale to musi być niesamowity rejs. Oczywiście nie dla mnie, bo jak wiecie, ja mam chorobę morską i nie zaryzykowałabym takiej przyjemności, względnej przyjemności, ale tu dla osób, które naprawdę to lubią, to musi być niesamowite przeżycie. Ponieważ się poszedł spać, ponieważ zmęczył go rower elektryczny, to ja powiem Wam kilka słów o miejscu, na którym jesteśmy. Znajdujemy się na Camping Baltic. Camping Baltic oznacza 4 gwiazdkami i wydaje mi się, że to miejsce na tyle zasługuje. Camping w tym roku kończy 50 lat. Powstał w 1974 roku i znajduje się on od tego czasu we wschodniej części Kołobrzegu. Aby na niego trafić, trzeba kierować się na ulicę 4 Dywizji Wojska Polskiego 1 lub korzystać ze strzałek, które są w całym mieście. I kierujcie się zarówno na kemping lub na apartamentowiec Arka, bardzo znany i bardzo widoczny z daleka. Na kempingu jest malutki sklepik, wchodzi do niego z zewnątrz i to jest taki sklep, gdzie kupicie pieczywo, nabiał, alkohole. Ważne, ten sklep jest otwarty rano i po południu. W ciągu dnia ma coś w rodzaju siesty. Podzielony jest na strefy, w jednej z nich znajdziecie domki na wynajem. Fajne drewniane domki, każdy ma swoją przestrzeń dla siebie, otoczone są piękną zielenią. Tuż obok miejsce dla przyczep, które przyjechały tutaj na dłużej. Podejrzewam, że te przyczepy znajdą się tutaj cały sezon. My stoimy w strefie typowo kempingowej. Z udogodnień na kempingu możecie sobie wynająć jeszcze rowery. To dzisiaj właśnie zrobił Krzysiek, dlatego też padł. Tu zaczyna się strefa pola namiotowego i tutaj stoją kampery, które przyjeżdżają na kilka dni. Dużym atutem tego miejsca są pawilony sanitarne, które są świeżo po remoncie, a ciepła, naprawdę ciepła woda jest przez cały dzień. Wrześniowe kamperowanie ma te plusy, że naprawdę wszędzie jest luźno i bardzo przyjemnie. Cisza, spokój, wszyscy poszli na zachód słońca. Na kempingu znajdziecie też restaurację. My nie korzystaliśmy, bo były w niej głównie drinki, jakieś takie dania barowe.
A my stoimy sobie tutaj. Nie wiem, gdzie jest Krzysiek, pewnie za chwilę się znajdzie, bo zaraz robimy kolację. Za dobę zapłaciliśmy bodajże 105 zł. To jest kamperek, dwie osoby plus prąd. Z kartą ACS-y jest bodajże 21 euro, ale my skorzystaliśmy tym razem z opcji złotówek, bo to było nas po prostu wygodniejsze. Przesympatyczne jest też to, że kiedy bierzecie na kemping, obsługa jedzie z Wami, wskazuje miejsce, pomaga, podłącza do prądu. To bardzo fajne i takie bardzo bezpieczne. Dzień dobry. Mamy sobotę, 14 września. Magda wraca ze zmywaka, bo wczoraj nam się po kolacji nie chciało zmywać. I szykujemy się do śniadania. Dzisiaj na śniadanie twarożek i miejscowy przysmak. Miód kremowy z lipy i bławatka. Wczoraj kupiliśmy na deptaku w Kołobrzegu. Największy gaduła handlarz miodowy był. No ale kupiliśmy słoiczek. Próbowaliśmy, jest smaczny. Kawka oczywiście się już robi. A tak w ogóle to jakby pogoda się zaczęła poprawiać. Miejscami na niebie widać niebieskie, ale z drugiej strony cały czas wieje i tak jak 15 minut temu było dużo niebieskiego, to teraz znowu przyszły chmury. Na ten moment nie pada na szczęście. Ale tak czy inaczej dzisiaj żegnamy Kołobrzeg i jedziemy w stronę Dziwnowa, tak? Tak, ale najpierw obejrzymy trzęsacz. Krzysiek kiedyś w trzęsaczu jako dziecko był. Ja nie byłam i dla mnie trzęsacz kojarzy tylko z takimi zdjęciami z podręcznika z geografii, gdzie wyjaśniono, na jakiej zasadzie morze zabiera nam ziemię. Ziemię. Dobra, no to pojedziemy do trzęsacza. Chcę zobaczyć, bo nie widziałam. Ja widziałem, jeśli dobrze pamiętam, to mógł być rok 80, 81, to miałem z 10 lat może. Jak tam to byłem. I tak się już dużo zmieniło, więc jestem bardzo ciekawa, jak zobaczę trzęsacz, to kolejną destynacją, na którą mam ochotę polecać geografię u pana Katarzyna Mydruszewskiego jest zobaczenie Australii. Masz wyzwanie. Nie przewidziałeś tego, co? Pamiętam, że pan Mydruszewski, żeby, że tak powiem, odwalić lekcję tak naprawdę, bo to dzisiaj mam taką świadomość, to było najprostsze, co można było zrobić. Przyniosł taką wielką księgę Poczta do Nigdy Nigdy i czytaliśmy ją. I to była moja fascynacja Australią. Do tej pory chciałabym przytulić mi się koale, podobne są kiepskie do przytulania, ale mam takie marzenie, kiedyś się spełni. Dobra, czyli trzęsacz i Borgów i Australia. I jedziemy do Dziwnowa. O, kurczę. Wygląda dobrze. Wygląda uczciwie, a w smaku jest dobry, bo wczoraj przed zakupem mieliśmy degustację chyba z 10 gatunków i rodzajów miodu. Gość, który to sprzedawał, to był z serii Sprzedawca Roku. Makaron na uszy nabijał tak. Był lepszy ode mnie. To się rzadko zdarza, ale pełen szacun. Miód drogi jak 7 nieszczęść. Przebitka chyba czterokrotne, jeżeli chodzi o Mazury. Za niższą cenę kupowaliśmy litrowy na Mazurach. Tak. A tutaj słoik taki, ile to jest? 400 gram. Tak, no już nie mówmy o cenie może. Z szacunku do sprzedawcy go kupiliśmy, bo naprawdę pan był przygotowany niesamowicie. Opowiadał o tych miodach. Miał pojęcie na koniec, nakarmił Krzyśka pierzgą. Krzyś po raz pierwszy jadł pierzgę, więc się skusił. Więcej nie będzie tego robił. To jest jakiś plus. A miód jest, już Wam mówię, miód jest wielokwiatowy i jest to lipa z bławatkiem. Smacznego i piękny dzień mam nadzieję przed nami. Mamy dziś jaki dzień? Sobota jest? Sobotę mamy 14. 14 dzień września. I jak widać na załączonym obrazku, wyszło słońce. Dlatego też żegnamy Kołobrzeg i kierujemy się dalej na zachód w kierunku trzęsacza, o czym już rozmawialiśmy wcześniej i gdzie jeszcze? Dziwnów. Dzisiaj w Dziwnowie mamy zamiar się tak. Dziwnowie. Patrzcie, jakie kurcze niebieskie niebo się zrobiło. Wczoraj nie mogło tak być? Nie, nie mogło, bo to jak na złość. Wczoraj był 13 w piątek. No nic. Było fajnie, było miło. Polecamy kemping i lecimy dalej. Kemping fajny, tak. Jedziemy, ruszamy.
Aktualnie jesteśmy przejeżdżamy przez miejscowość Dziwiżyno. To jest taka bardzo turystyczna też miejscowość nad Bałtykiem. A ja w tej miejscowości kilka lat temu byłam w sanatorium. Bardzo mi ten czas wspominam. Postawiło mnie to miejsce na nogi. Ależ się zmieniło, się rozbudowało, słuchajcie, niesamowicie. Naprawdę była taka mała, mała mieścina. Ale też widać, że są jakieś takie chętniki, minęliśmy jakieś takie ośrodki pamiętające jeszcze pewnie lata 60., 70., odświeżone, odbudowane. Ładne to nawet tutaj jest. To jest przepiękna plaża, przepiękna. Rzeżyno, wita. Kolejna miejscowość nadmorsko-otrowiskowa. Zobaczymy jak tutaj po sezonie. Ale w sumie im dalej do koło brzegu, to od koło brzegu to spokojniej, nie? Tak, tak jakoś luźniej, przyjemniej. Ale bardzo ładnie. No i też inne nastawienie, bo pogoda nareszcie jest lepsza, to nam się nastroje poprawią. Jesteśmy w Trzęsaczu. Udało się. Dojechaliśmy. Za Magdą są ruiny kościoła. Kościół powstał w XIII wieku i stał wtedy kilkanaście metrów od morza. Natomiast morze cały czas zabierało ląd, zabierało ląd, zabierało ląd i pod koniec XIX wieku kościół runął do wody. W XIX wieku generalnie go zamknięto, bo dystans do morza był metr. Tak. A później się okazało, że morze zabrało ląd i kościół runął. A ostatnie osunięcie to jest rok 1994 i od tej pory mamy ostatnią ścianę. Ostatnia ściana została. Ja pamiętam, byłem tutaj, dzisiaj żeśmy z Magdą odtwarzali logi. Z rodzicami byłem, to mógł być rok 81-82 i ja to miejsce zupełnie inaczej zapamiętałem. Tego kościoła było wtedy więcej. Nie było tutaj tej promenady, którą zaraz wam pokażemy. Nie było takiego tutaj kurortu, tylko się szło kawałek przez las i w lesie były ruiny kościoła. Dlatego dzisiaj, jak tutaj przyjechałem, no te 40 parę lat później, to widzę, że tu się zmieniło. No jesteśmy zaskoczeni, jest inne zdjęcia, będą inne zdjęcia niż poręczni pod Geografii. Idziemy zwiedzać. No jak widać, deszcze niespokojne zostały za nami, w Kołobrzegu. Tutaj zrobiła się naprawdę fajna pogoda. Wieje, jest dosyć chłodno. Magda poubierana w swój sztormiak. Ale on się sprawdza w taką pogodę, jest fenomenalny, polecam. Idziemy, wam pokażemy jeszcze ten kościół, ruiny od strony morza, jak to wygląda, jak to w tej chwili stoi praktycznie na skarpie. Potem pójdziemy chyba tutaj coś zjeść. Jest taki plan. I będziemy stąd ruszać w stronę Dziwnowa. Tak. Bardzo malownicze fale, piękna plaża, a tutaj zobaczcie na skarpę. Na samej skarpie widać ruiny kościoła. Reszta runęła dawno do morza i została tylko jedna ostatnia ściana. Mimo wszystko są odważni, facet właśnie wchodzi do morza się kąpać. My tutaj poubierani w ciepłe bluzy, w kurtki, wieje tak, że mało głowy nie urwie. Ale dzięki temu, że jest słonecznie, dużo lepsze nastroje. Przy ruinach kościoła mamy jeszcze pomnik miejscowej syrenki. Mamy też makietę, która pokazuje nam, jak wyglądał kościół, zanim zabrało go morze. Metalowy model, makieta kościoła. Jeszcze raz syrenka i makieta na tle ruiny, ostatni fragment kościoła, który nie zdążył jeszcze runąć do morza. Słuchajcie, a tu jest promenada, główna uliczka turystyczna w Trzęsaczu i powiem tak, pamiętam to miejsce, kiedy tu byłem z rodzicami, tak jak mówiłem, było to na pewno grubo ponad 40 lat temu i wtedy tutaj rósł las.
ta wioska była tam na dole, gdzie ulica, a tutaj szło się przez las do ruin kościoła. Nie było tutaj nic, a dodatkowo pamiętam, że tego kościoła wtedy, na początku lat 80. było więcej niż w tej chwili. No i jak? Masz breloczek z trzęsaczem, z nie kościołem? Mam. Nie ma. Pan nie przewidział breloczka z trzęsaczem, nie przewidział, że mogą być takie wyjątkowe ruiny na skalę światową. A coś mi kupiłaś? Kupiłam ci coś. Pokaż. Ojej. Swój oddałeś kiedyś dzieciom. To tak. Miał nowy. Proszę cię bardzo. Pamiątka z trzęsacza. Pamiątka z trzęsacza. Mamy w pół do drugiej czas na przekąskę. Tym razem stanęło na fish and chips. Idziemy na fish and chips. W trzęsaczu, bo sprawdzimy, czy tutaj mamy jakiś, ma ktoś tam w kącie. Głośniej mówić, bo miejscowy grajek niestety nam przeszkadza. Magda, co dziś na obiad? Fish and chips. Fish and chips, importowane prosto z Anglii do trzęsacza. Słuchajcie, to kolejne rozszerzenie diety. Po raz pierwszy od zabiegu będę jadł frytki. Jak ryba? Bardzo dobra. Pycha, jemy. Dobra, odkładam kamerę, bierzemy się za rybę. Już obiad zjedzony, ryba była pyszna. Postanowiliśmy jeszcze zejść, zobaczyć ruiny kościoła z poziomu morza. Tutaj składki widokowej, po schodkach można zejść na dół i z tej perspektywy podziwiać ruiny kościoła. Nas najbardziej cieszy to, że nareszcie zrobiła się fajna pogoda. Znaczy, mogłoby być cieplej, ale przynajmniej nie wieje. Magda? Nie leje, bo wieje. Ja mam kurta te warunki, idealno. Magda uciekła z kutra. Słuchajcie, kończymy pomału ten odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Za chwilę ruszamy dalej, ruszamy na zachód i jedziemy za słońcem w kierunku Rugi. Jeśli odcinek wam się podobał, poprosimy o lajki. Jeśli macie jakieś zapytania, jak zwykle pod filmem, a jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to musi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.